witam Was z łowiska Tuszynek. Przyjechałem tutaj wczoraj, nie wiem, była gdzieś godzina 15 około, zanim z Patrykiem się spotkaliśmy już w sklepie, zrobiliśmy wspólnie zakupy. Przyjechaliśmy na stanowisko, zanim rozbiłem obóz, wszystko była akurat w trakcie tutaj, gdzieś niedaleko krążyła burza, więc nie sądowaliśmy od razu. Zrobiłem to dopiero później, zanim wywieźliśmy zestawy, zrobiło się ciemno, wczoraj nic nie nagrywałem. Także dzisiaj krótki wstęp. W nocy udało nam się już złowić 4 ryby, 3 złowił Patryk, ja złowiłem jedną. Nieduże ryby, w granicach 8-12 kg, ale jak na początek jest ok. Patryk jeszcze śpi, są godziny poranne, ja już sobie coś tutaj nagram. Woda piękna, woda też kapitalna, dookoła las, cisza, spokój, także naprawdę super. Woda ciężka dosyć technicznie, masa mułu pod wodą na dnie, grążela, no i też takie korzenie, pędy z tych grążeli, które są na dnie, one też jakoś tam skutecznie utrudniają łowienie, ale to lubimy, to kochamy, są ciężkie warunki, jest fajnie, jestem tutaj pierwszy raz nad tą wodą, więc no po prostu też jestem zachwycony tą wodą, są to dla mnie nowe doznania, nowe emocje, jak to w nowym miejscu, zawsze jest coś innego. Zobaczymy, co będzie dalej. Póki co jest ok. Pierwszy poranek nad Tuszynkiem. Cieszę się, że tutaj jestem. No i nic. Robota zrobiona, wysądowane, podsypane. Czekamy na kolejne karpie. Mamy piękny wieczór nad łowiskiem Tuszynek. Zbliża się kolejna nocka. Pierwsza doba za nami, przed nami kolejna. Dzisiaj dosyć ciekawy dzień. U Patryka bardziej w sumie, bo miał więcej brań. Ja w dzień nie miałem żadnego brania, tylko to jedno w nocy. Patryk za dnia... Ty ile miałeś? Trzy? Ogólnie mieliśmy 6 brań. 6 brań, ale ty dzisiaj w dzień? W dzień były 2, w nocy 3. Mnie, u Tomka jedno w nocy. U Patryka też amur jeden się pojawił w łowisku. Także dosyć fajnie. Dzisiaj dzień dosyć wieczny. Mocny wiatr cały czas wiał. Teraz troszkę cichnie. Robi się dosyć fajna tafla. Liczymy, że tej nocki coś tam się ciekawego pojawi. Dosyć ciekawe hole, bo z odległych miejsc u Patryka w takich dość gęstych grążelach. Znaczy może trzeba powiedzieć tak, że te ryby wszystkie praktycznie... siedziały w liliach, nie? Musieliśmy wywozić w lilie, bo nie chciały wychodzić na otwartą wodę i musieliśmy tam w trzciny wstawiać zestawy i hole były takie dosyć ostre w liliach,
centralnie w środku. Także... Tak. Ryby też silne, mimo jak na razie niedużych gabarytów, które udało nam się połowić, bo tam chyba największy twój miał 12 kg. No tak, około ryby, także około... nie za wielkie. Nie? Nie za wielkie, ale naprawdę waleczne. Ja cały czas jestem pod wrażeniem, bo jest to dla mnie, wiadomo, nowe miejsce. Jestem tutaj nowicjuszem. Patryk już jest tutaj starym wyjadaczem, więc zna te miejscowe ryby. Ja cały czas się ich tam uczę, odczytuję wodę. A ryby są naprawdę, uwierzcie mi, że waleczne, mimo niedużych gabarytów, to kije się gną dosyć mocno. Pogoda się wyklarowała, bo wcześniej lało, dwa dni, no ale mimo tego, że jest fajna pogoda, taka dosyć wędkarska, to tych brań no, nie ma za wiele i te duże ryby dalej się nie chcą ruszyć, no czekamy, może coś się lepszego wydarzy, czekamy na te 15+, nie? Takie było założenie. Ja też powiem może jak łowię. Ja łowię, skupiłem się głównie, nęcę tylko i wyłącznie kulkami, żadnych ziaren. Zresztą tu nie wolno ziaren używać tak naprawdę, więc ja ziaren i tak nie używam, nawet ich nie zabrałem ze sobą na ten wyjazd. Peletów żadnych też nie używam, nie stosuję. Same kulki. Moje trzy zestawy to łowię na trzy smaki, Secret Forest, czyli owoce lasu, taka mieszanka owocowa, zołza, nasza testowa nowość i właśnie na ten smak, na ten jeden zestaw miałem tą jedyną rybę, którą póki co tutaj złowiłem. I trzecim smakiem jest Wild Krill, przypony dosyć długie, bo tutaj raczej się takie stosuje ze względu na mulisty charakter dna. Na włosach bałwanki podczepione pojedynczymi dumbbellsikami z Wild Krilla i... Ja z kolei sypię tak, no kulkami, tak jak Tomek, i mieszanką peletów. Od drobnych po grube, do tego łowimy, no, ja łowię na bałwanki, ikra ochotka, pop-up plus tonąca 4D oraz kryl z bananem. Też pop-up plus tonąca 4D. I teraz no najwięcej brań miałeś? Najwięcej brań na ikrę ochotkę. Ikrę ochotkę. Praktycznie 5 na 6 brań było na ikrę. Ale to też jedno miejsce, praktycznie jedna wędka nam jeździła. 5 brań z jednego kija. Jedna miejscówka, ale widać, że teraz ryba trochę wyszła. Tak, są widoczne spławy. Zaczęła się spławiać. Trochę ryba się rozeszła po łowisku tak naprawdę, bo była skumulowana w tym jednym końcu, właśnie tam, gdzie był Patryka kij ulokowany, ten jeden jedyny. Stamtąd była większość brań, wszystkie tak naprawdę można powiedzieć. Teraz widzimy, że ryba pokazuje się zarówno jak i na środku, i w tej tutaj zatoczce po mojej akurat lewej stronie, na lewo od moich kijów, także widać, że ta ryba się rozeszła troszkę bardziej po wodzie. Woda jest też przemieszana, dzisiaj wiało dość intensywnie, jak już mówiłem, więc no nic, czekamy na kolejną nockę, na kolejne ryby. Tak, jeszcze dwie noce przed nami. Jeszcze dwie nocki. Trzy noce później dalej, także... No jest co robić. Dzisiaj też pierwsze oznaki jakieś zmęczenia, trochę bolała głowa i taki jakiś nieswój troszkę chodziłem. Na chwilę obecną jest już lepiej, ale no mówię, trochę gdzieś tam już zmęczenie mi wyszło po tym wygoninie. Tam ciężkie warunki, które miałem, jakieś ulewne deszcze, pakowanie, przyjazd tu, znowu się rozkładanie. Dzisiaj nocka nieprzespana, bo u mnie brania, u Patryka brania, także dosyć tak żywiołowo wszystko się działo. Dzisiaj troszkę musiałem na spokojnie odreagować, jakoś dojść do siebie, ale jest ok, nic. Przed nami kolejna nocka. Czekamy, zobaczymy. Mamy nadzieję, że dobierzemy się do tych większych tuszynkowych karpi. Oby coś większego. Ja już też przestawiłem trochę wędki z tych płytszych miejsc. Teraz położyłem dwa kije na głębsze miejsca. Jeden jest trochę bardziej w liliach wstawiony na te mniejsze ryby, ale już liczę bardziej na tą większą rybę z tych głębszych miejsc. No jest to ryzyko, no bo wcześniej wszystko wychodziło z płytkich miejsc. Może te duże nie chcą brać, małe tylko biorą z lilii. Ale no lepiej poczekać dłużej, a mieć tą większą rybę niż pływać tak po takie dyszki. No bo fajna zabawa, ale no czekamy na te 15+, albo 20+, mam nadzieję. Mam nadzieję, że Tomek w tą nockę trochę więcej połowi, bo też przyjechał na nową wodę, także niech łowi. No i czekamy, zobaczymy. Zobaczymy, przed nami kolejna nocka. I tyle, co? Zestawy w wodzie, my póki co idziemy, może jakieś sobie piwko wypijemy, relaksik wieczorny, wiadomo jak to na rybach.
jakieś pogaduchy do pewnie późnego wieczora, później spać. Mamy nadzieję, że będzie sen przerywany. Tyle. Trzymajcie się i mamy nadzieję, że jeszcze coś tutaj pokażemy. No zapewne nie pośpimy, tak? Tak mi się wydaje. No, by tak było. No, także ten, do zobaczenia później. Hej. Poszliśmy do namiotu, już oko się przymykało, taka martwa nocka trochę, woda, no, woda też martwa, a tu proszę, piękna rolka i u Patryka jest chyba największy, nasz dotychczasowy karp złowiony. O, taki koło 13, fajna rybka. Z lekko przyciętą płetwą czy coś, nie wiem, jakieś zdeformowanie, coś tam jest, ale piękna ryba waleczna. Walka na otwartej wodzie w pontonie, coś pięknego. Ryby są naprawdę tutaj silne. Tak. Super. Jest uśmiech na twarzy. Oby tak dalej. Przed nami ostatnia nocka na łowisku Tyszynek. Moja druga ryba, dopiero druga albo aż druga, no różnie to można nazwać, ryby kiepsko żerują. Dzisiaj troszkę zmieniłem taktykę. Postawiłem zestawy tutaj na płytszej wodzie w zatoce, na takiej półeczce, na wyjściu z zatoki. Na włosa założyłem pojedynczego korkowego popapa o testowym smaku zołza. Zanęta nie była dość imponująca, bo kilka pokruszonych kulek i kilka całych, także jak widać zaskutkowało, ryba nieduża, w granicach 10 kg, 11, ale jest ok, była adrenalina, fajny hol w liliach, także pozytywnie. Jeszcze kilka godzin przed nami, później wraz z Patrykiem. O! Rybka jeszcze widać, że się nie wyszalała do końca. Później wraz z Patrykiem się transportujemy na łowisko Barduta, gdzie jeszcze żaden z nas nie był. Ale nic, póki co jeszcze walczymy tutaj. Jest fajnie, kilka rybek już mamy, Patryk więcej. Zobaczymy, co będzie w nocy. Czas pokaże.